Witajcie! Kontynuujemy naszą serię o pseudohodowlach, bo rozniosła się naprawdę ogromnym echem i w tym miejscu dziękuję Wam za wszystkie komentarze i za wszystkie pytania, które nam ślecie. Na te pytania chcemy odpowiedzieć rzetelnie i kto jak nie organizacja na co dzień zajmująca się ratowaniem zwierząt może nam w tym pomóc. Zapraszam Was do Ekostraży.

Dotykamy się dzisiaj z Katarzyną Szakowską, która jest bardzo ważną częścią Ekostraży. Dlaczego z Kasią? Bo to, o czym mówimy, to jest dla niej chleb powszedni. Ona na co dzień się z tymi problemami mierzy i najlepiej podzieli się z nami swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami i wiedzą. Kasia opowie o tym, czym jest pseudohodowla, bo jak widać w komentarzach, jeszcze wielu z Was nie wie. Opowie również o tym, jak pseudohodowle wpływają na ten świat psów. I co najistotniejsze dla nas, w jaki sposób zgłaszać pseudohodowlę i jeśli wiemy, że w naszym otoczeniu takowe są, albo jeśli natkniemy się na takie ogłoszenie. To były podstawowe tematy, oczywiście będzie ich wiele więcej, dlatego mam nadzieję, że ten materiał poszerzy Wam horyzonty i bardzo pozytywnie wpłynie na los psiaków. A teraz zapraszam Was do rozmowy. Witamy Was serdecznie już z Kasią. I na początek, Kasiu, jakbyś powiedziała nam, gdzie jesteśmy, czym zajmuje się Wasza organizacja, tak, żeby nasi widzowie mogli się dowiedzieć więcej o Ekostraży. Znajdujemy się w Azylu Ekostraży. Jest to organizacja, która pomaga zwierzętom skrzywdzonych, skrzywdzonym z ręki winy człowieka. Wszystkie zwierzęta, które przebywają w naszym azylu, są zwierzętami przywiezionymi z interwencji. Kasiu, słyszałaś zapewne o tym materiale naszym o pseudochodowlach. Właśnie dlatego się do, do Ciebie tutaj konkretnie zgłosiliśmy, bo o tym chcielibyśmy porozmawiać. Nie każdy wie, co to jest pseudochodowla, i miałbym do ciebie prośbę, jakbyś mogła zdefiniować jak można, właśnie jak można zdefiniować pseudochodownię? Niegdyś o pseudochodowni mówiło się wtedy, kiedy było to miejsce, które rozmnaża zwierzęta, a nie jest zrzeszone w żadnej organizacji, w sensie w Związku Kinologicznym w Polsce. Natomiast odkąd zmieniło się prawo i nastąpił zakaz rozmnażania i sprzedaży szczeniąt poza zarejestrowanymi hodowlami, Zwierzęta teraz podpadają pod różne właśnie pseudozwiązki i organizacje, które można swobodnie w Polsce zakładać, więc mamy naprawdę wiele dziesiąt takich miejsc, mm -hmm. w których można się zrzeszyć, drukować rodowody, tak zwane na drukarce normalnie i sprzedawać szczenięta jako rasowe. Okay. Co jest potrzebne, żeby stać się takim hodowcą? Jeżeli chcemy rozmnażać zwierzęta i chcemy robić to w sposób świadomy, to powinniśmy oczywiście zarejestrować się w Związku Technologicznym w Polsce, zakupić zwierzę, które posiada rodowód, następnie dbać o to zwierzę, starać się znaleźć osobnika do pokrycia swojej suki, takiego, który na pewno nie będzie spokrewniony, który będzie z innej linii. Musimy też pokazywać swoje zwierzę na wystawach i poddawać je ocenie sędziego. Jest to wiele różnych czynności, które zabierają czas, które są kosztochłonne. I w związku z tym osoby, które chcą po prostu zarabiać i maksymalizować zyski, nie kuszą się o to, żeby dbać o swoje zwierzęta. Kupują zwierzęta, które są z wyglądu rasowe, czyli nie różnią się od osobników rasy, które są, które są naprawdę rasowymi zwierzętami i następnie zaczynają je rozmnażać. Rozmnażają je w różny sposób. Bardzo często też osobniki, które są ze sobą spokrewnione. Mhm. Jest to ogromny problem, ponieważ szczenięta, które powstają z takich krzyżówek, najczęściej obarczone są wieloma badami genetycznymi. Poza tym osoby, które Nazywamy pseudochodowcami. W żaden sposób nie dbają o swoje zwierzęta. Nawet nie tylko z premedytacją nie dbają o te zwierzęta, ale po prostu brak jest im wiedzy. Są to osoby, które postanowiły rozmnożyć swojego psa czy kota jednego, potem zakupują kolejne i kolejne. I zauważając, że kręci im się biznes, że zaczynają do nich przychodzić łatwe pieniądze, zagłębiają się coraz bardziej w ten proceder. W związku z tym, suki nie są zadbane, szczenięta nie są właściwie socjalizowane i w nowych domach sprawiają mnóstwo problemów zdrowotnych bardzo często są to osobniki chore, ale też ich psychika jest skaleczona i te zwierzęta również. Stwarzają wiele problemów. Jasne. Powiedz mi w takim razie, decydując się na psa rasowego, kiedy poszukujemy hodowli, o co powinniśmy zapytać hodo hodowcy i co powinno e, wzbudzić nasze, e, nasze wątpliwości? Przede wszystkim powinniśmy sprawdzić, czy to jest hodowca zrzeszony w Związku Technologicznym ZKWP. Jest to jedyny związek, który moglibyśmy w jakiś sposób rekomendować, zważywszy na fakt, że ma wiele obostrzeń dla osób, które rozmnażają zwierzęta. Właśnie na przykład poprzez oceny sędziów, poprzez przeglądy hodowlane. Ktoś, kto przyjeżdża, ocenia stan szczeniąt, prowadzi taką kontrolę i na jej podstawie tworzone są metryki, a potem można otrzymać rodowód. Ale też w obrębie związku kynologicznego również dochodzi do wielu nieprawidłowości. Pamiętajmy, że hodowcy to są tylko ludzie. Jasne. W ogóle też nie znaczy o hodowcy dobrze to, że on 10 lat temu był dobrym hodowcą, że 10 lat temu miał piękne, zdrowe, czyste szczenięta. Bo stan fizyczny, mentalny, psychiczny ludzi zmienia się na przestrzeni lat, więc te sytuacje mogą się również zmieniać. Ktoś, kto był rekomendowany ileś lat temu, niekoniecznie musi być nadal dobrym hodowcą. Co należy sprawdzić? Przede wszystkim to, czy rzeczywiście taka osoba jest zrzeszona w Związku technologicznym w Polsce. Jeśli jest, to należy sprawdzić opinie w sieci. Jest to bardzo miarodajny sposób. Ludzie najczęściej bardzo chętnie opisują wszelkie nieprawidłowości, które zauważą w hodowlach. Niestety nie zgłaszają tego odpowiednim służbom, ale rozpisują się w sieci. Musimy sprawdzić, czy stan matki szczeniąt jest zadowalający, czy szczenięta są czyste, zadbane, i czy hodowca chce nam sprzedać psa, bo typowe jest to, że osoba, która włożyła wiele pracy i serca, odchowanie szczeniąt, nie będzie chciała przekazać tych szczeniąt do nieodpowiedniego domu. Więc nasze, nasz niepokój powinno wzbudzać to, jeżeli hodowca prawie na siłę chce nam wcisnąć swoje szczenie. Taki dobry hodowca, aczkolwiek my jako Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt jesteśmy dalecy od tego, żeby polecać kupno psów i kotów, bo mamy Całą masę zwierząt, które potrzebują opieki i czekają na te domy. Nie trzeba produkować kolejnych zwierząt, jeśli nie ma ku temu wyraźnego powodu. Opowiedziałaś nam o hodowlach zrzeszonych w związku z ZKWP, tylko ja chciałam tutaj zapytać, czy ZKWP daje gwarancję, że to będzie dobra hodowla, czy tylko zmniejsza ryzyko? Oczywiście, że tylko zmniejsza ryzyko. W każdym stowarzyszeniu, w każdym miejscu, w każdym zawodzie są tylko ludzie, różni ludzie, naprawdę przeróżni. To, że ktoś jest zrzeszony akurat w ZKWP zmniejsza ryzyko tego, że jego szczenięta, szczenięta które powstaną w jego hodowli będą egzemplarzami chorowitymi, będą egzemplarzami wadliwymi i będą egzemplarzami, które powstały z suk, o które nie dbano.

Hodowca przechodzi kontrolę, jeżeli jego zwierzęta są dobrze oceniane przez sędziów, jeżeli dba o swoje suki i szuka właściwych reproduktorów, no to minimalizujemy ryzyko tego, że szczenie, które do nas trafi, będzie sprawiało nam kłopoty. My nie będziemy z tego szczenięcia zadowoleni, krótko mówiąc, bo to sprawia to nasze niezadowolenie. Najczęściej sprawia, że te zwierzęta zmieniają domy na gorsze, a następnie trafiają do schronińskiej na Jasne. A teraz z drugiej strony, czy każde stowarzyszenie będzie złe? Myślę, że jeżeli osoby, które zabierają się za rozród zwierząt, nie baczą na to, że w rasie, w hodowli rasy chodzi o jej czystość, o rozmnażanie zwierząt, które są z konkretnych linii. Spokrewnionych ze sobą, linii, inni, to myślę, że już od samego początku takie osoby no, wychodzą z błędnego założenia, jeżeli chodzi o rozwijanie jakiejś konkretnej rasy. Ale tak jak mówię, my jako straży w ogóle nie jesteśmy za rozmnażaniem zwierząt i nie rekomendujemy ani polecamy żadnych konkretnych hodowli. Zdarza się też, że odbieramy schodowy Lizetka był paszczenięta. Nawet niedawno mieliśmy odebrany miód flatów i golden retrieverów, który był, krótko mówiąc, zagłodzony. Zdarza się. Mamy tutaj wiele psów i kotów, które potrzebują domów. Możemy o nich opowiedzieć, możemy świetnie sprawdzić przyszłych kandydatów na opiekunów i takie zwierzęta rekomendujemy. One są bardzo wdzięczne, bardzo kochane i naprawdę mogą dostarczyć wiele radości. Ważne jest, żeby przyjmując zwierzę pod swój dach, dowiedzieć się czegoś o nim, żeby to było zwierzę, które już jakiś czas było tymczasowane albo jakiś czas przebywało w azylu. Tak, żebyśmy mogli poznać jego charakter i wiedzieć, czy ten charakter nam odpowiada, bo jeżeli wybierzemy niewłaściwe zwierzę o zbyt dużym, małym temperamencie, o zbyt dużych, małych potrzebach, to możemy nie sprostać zadaniu, i zarówno to zwierzę będzie z nami nieszczęśliwe, jak i my z nim. Pojawiają się w komentarzach takie pytania. Przecież skoro um, nie, nie stać mnie na psa za 6 tysięcy, a jest taki za 600, i wygląda tak samo. To, to co jest w tym złego, żeby kupić takiego psa za 600 zł? Tak, po pierwsze w psie nie jest ważny eksterior, to jak wygląda jego behawior, czyli to jak się będzie zachowywał w całym swoim życiu. Od tego trzeba zacząć. Po drugie, co jest w tym złego? Już samo wyjście z takiego myślenia, że chce kupić taniej, Albo mnie nie stać na przykład, a chcę mieć, jest bardzo egoistyczne, jest bardzo krótkowzroczne, ponieważ koszty zakupu szczenięcia to jest naprawdę kropla w morzu wydatków, które będziemy ponosić w całym życiu tego psa. Utrzymanie zwierzaka, karma, wizyty weterynaryjne, a sytuacja, kiedy ono zaczyna chorować nasze zwierzę, generują naprawdę ogromne koszty. Więc jeżeli ktoś już na początku nie czuje się wydolny finansowo, żeby zakupić szczenie z prawdziwej hodowli, która dba o i która wie jak te szczenięta odchować, to nie powinien się porywać na zakup zwierzęcia czy na jego przegarnięcie w ogóle. I w Polsce nie mamy obowiązku posiadania zwierząt żadnego, więc jeżeli nie jesteśmy gotowi, jeżeli czujemy, że wydatki mogą nas przerosnąć nie powinniśmy porywać się na taki obowiązek, bo jednak zwierzę to jest kilkanaście lat obowiązku również finansowego. Kasia, czy jest coś takiego jak dobra psa dochodowa? Oczywiście nie ma czegoś takiego jak dobra pseudochodowla, bo pseudochodowla to nie tylko złe warunki bytowania dorosłych sług, dorosłych reproduktorów czy szczeniąt, ale też bardzo niska świadomość producentów, właścicieli tych właśnie hodowców, którzy no nie pokusili się o cenę swoich zwierząt, nie pokusili się o kupno psa. Czystej rasy, tylko rozmnażają te egzemplarze, które mają, które być może nie zostały dopuszczone przez sędziów do rozrodu, które być może były kupione już wcześniej, też z nielegalnych hodowli, i te szczenięta, które posiadają, rozmnażają. Bardzo często ich słuki, ich psy obarczone są różnymi wadami, które przekazują swojemu potomstwu. I to jest główny powód, dla którego ludzie rozmnażają swoje zwierzęta poza, poza związkiem technologicznym, ponieważ ich zwierzęta nie mają uprawnień do rozrodu i jako takie nie powinny być rozmnażane. Więc jeżeli ktoś wie o tym, a mimo to rozmnaża swoje psy, no to działa na niekorzyść nie tylko rasy, ale na niekorzyść tych zwierząt ogólnie. Bo wszystkie zwierzęta, które tutaj mamy, to są zwierzęta, które powstały które przyszły na świat poprzez czyjąś bezmyślność, poprzez to, że ktoś celowo albo nieumyślnie spowodował ciążę u, u jakiejś kotki czy u jakiejś suki. Mhm. Jak pseudo hodowle wpływają na bezdomność psów w Polsce? Mają ogromny wpływ na, na ten stan rzeczy, na dużą liczbę zwierząt bezdomnych, ponieważ jeżeli są to zwierzęta wyprodukowane za kilkaset złotych, a w związku z tym, że ktoś chciał osiągnąć te kilkaset złotych zysku, możemy przypuszczać, że zasadniczo nie dbał o matkę tych szczeniąt ani o te szczenięta. Będą to zwierzęta chorowite albo źle zachowujące się w nowych domach często lękliwe albo nadmiernie agresywne, z takimi zwierzętami nie jest łatwo sobie poradzić i osoba, znowu taka, która kupi szczenie z pseudohodowli, jest osobą o niskiej świadomości. Ona nie wie, po co ma płacić za rodowód, nie wie, do czego to w ogóle jest i woli wydać mniej, żeby kupić, zdaje jej się, że to samo. I w związku z tym, że może sobie nie poradzić, na przykład finansowo z leczeniem chorego szczeniaka, czy może sobie nawet nie wyobrażać, jak wiele problemów może stwarzać w przyszłości ten szczeniak z pseudochodowym, porzuca go. Po jakimś czasie to zwierzę zostaje porzucone w sposób bezpośredni, czyli wyrzucone na ulicę, wyrzucone z auta, przywiązane do drzewa, ale może po prostu zostać przekazane kolejnej rodzinie, kolejnej osobie, bez żadnego sprawdzania, czy ta osoba nadaje się do bycia opiekunem tego zwierzęcia i poprzez łańcuch kilku domów to zwierzę i tak ostatecznie ląduje na ulicy albo pozostaje oddane do schroniska. Tam czasami zostaje aż do śmierci, nie zawsze zostaje zauważone. Szczególnie, że zwierzęta w schroniskach wyglądają bardzo nieciekawie często. To znaczy są zabiedzone, brudne, czasem niewyczesane. Dopiero kiedy zabieramy takiego psa czy kota do domu, już po kilku dniach widzimy, jak to zwierzę odżywa, jak pięknieje, czasami trudno nawet jest rozpoznać tego biednego psa ze schroniska, z tym obecnie, który mamy w domu, który jest otoczony miłością, śpi na miękkiej kanapie, czuje się bezpiecznie. Więc ten proces bardzo często naprawdę zaczyna się w pseudohodowli. Zwierzę, które jest rozmnożone bezmyślnie, które jest przekazane byle komu, niestety często trafia na ulicę i do schroniska. Wiemy zatem już, jaki wpływ mają pseudochodowle na szeroko rozumiany dobrostan psiaków. Stąd też moje pytanie, Kasiu. Co zrobić, jeśli wiemy, że gdzieś w naszym otoczeniu jest pseudohodowla, albo trafimy, tak jak my dzwoniąc na OLX, na pseudohodowcę? Jeżeli mamy informację tylko, że ktoś w taki podstępny sposób rozmierza nierasowe zwierzęta, to z punktu widzenia prawa niewiele możemy zrobić ale możemy sprawdzić, czy ta osoba dba o swoje psy, dba, dba o swoje koty. Możemy porozmawiać z takim hodowcą, udać się do niego, podejrzeć, czy nie ma tam żadnych nieprawidłowości, czy gdzieś w końcach nie są stłoczone zwierzęta czy nie dochodzą do nas odgłosy zwierząt gdzieś zamkniętych, bo często przecież te hodowlę to nie jest dwie czy trzy słuki, tylko tych sług może być 30-50, one stoją zamknięte całe życie w kojcach czy w klatkach umiejscowionych jedna na drugiej wiele pięter i żyją w całkowitej izolacji, więc będąc w takim miejscu można to zauważyć jeżeli dochodzi do tego typu sytuacji, Warto tę sytuację zgłaszać, nawet jest to naszym obowiązkiem, żeby zgłaszać je odpowiednim służbom. W Polsce znęcanie się nad zwierzętami, a na przykład utrzymywanie ich w stanie nieleczonej choroby, czy utrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach jest przestępstwem i należy to przestępstwo zgłosić. Każdy policjant, na każdym komisariacie ma obowiązek przyjąć od swojego obywatela zgłoszenie o popełnieniu przestępstwa. Nie może tego zgłoszenia nie przyjąć, jeżeli Następuje taka sytuacja, a zdarza się, bo nam również nie przyjmowano zgłoszeń, należy udać się wyżej po prostu i domagać się przyjęcia zgłoszenia. Jeśli policja zawiedzie, to czy można zgłaszać takie sytuacje do takich organizacji jak, jak ECOSTRASZ? Czy macie narzędzia, żeby, żeby działać w tej kwestii? Tak, oczywiście, można do nas, do nas zgłaszać takie sytuacje i one są bardzo często zgłaszane. Inspektorzy jako straży, jako osoby uprawnione mogą w trybie administracyjnym odebrać zwierzę, a mogą też uzyskać zrzeczenie się praw do takiego zwierzęcia i przyjąć te prawa na siebie. Również odebrać w tym momencie zwierzę, które pomaga pilnej, wymaga pilnej pomocy czy interwencji. W związku z tym, jeżeli czujemy, że dzieje się krzywda, że jakieś zwierzę cierpi, to nie wahajmy się. Policja nie przyjmuje zgłoszenia. Zadzwonimy, napiszmy do organizacji, którą mamy najbliżej. Wiemy, że prężnie działa i że pomoże. Bo czasami y, to może ocalić część życia. Jasne. A powiedz mi, w przypadku y, takiego totalnego pseudochodowcy, czyli nie mówimy tutaj o stowarzyszeniu, tylko o. Y, Osobie, która, no, nawet sąsiedzie za ściany, który po prostu bez żadnych papierów, bez żadnej głowy rozmnaża zwierzęta, to też zgłaszamy na policję. W Polsce jest całkowity zakaz rozrodu i sprzedaży zwierząt poza zarejestrowanymi hodowlami, więc no tutaj prawo nam wychodzi naprzeciw, ale mało kto kto rozmnaża zwierzęta, szukając w tym zarobku, nie zrzesza się. Zazwyczaj takie osoby przystępują do jakiegoś stowarzyszenia, płacą podatki nawet, i w związku z tym prawnie nie można im wiele zarzucić. Kasia, jakbyś teraz nam opowiedziała trochę o skali, bo myślę, że taki przykładowy kowalski nie wie, jak jak duża jest skala tych procederów, i jak dużo macie pracy jako organizacja pomagająca zwierzętom? My do końca nie wiemy, jak wiele zwierząt z naszych interwencji pochodzi z pseudochodowli, ale tak naprawdę, tak jak mówiłam na początku, każde zwierzę, które my odbieramy, w jakiś sposób powstało? Ktoś dopuścił do rozrodu jego matki, ktoś dopuścił do tego, żeby to szczenie czy kocie żyło? I w związku z tym no, przypuszczamy, że skala takiego niekontrolowanego rozrodu jest ogromna, bo pomijam już zwierzęta, które są w Polsce w schroniskach wiele dziesiąt tysięcy zwierząt, ale w samej jako straży. Codziennie przyjmujemy zgłoszenia i codziennie podejmujemy interwencje. Masa zwierząt stoi na łańcuchach, przykuta tam przez całą dobę, przez wiele lat. Masa zwierząt na tych łańcuchach ginie. Często one są. Bezimienne, często są zapomniane, nikt im nie udzieli na czas pomocy, nikt tego nie zgłosi. Na szczęście świadomość ludzi się zmienia i to jest jedyne pocieszenie i myślę, że jedyny ratunek na to, żeby na przykład pseudochodowe przestały istnieć. Kasiu, tak na koniec. Co musiałoby się zmienić, żeby pseudochodowe przestało w Polsce istnieć? Przede wszystkim musi wzrosnąć świadomość ludzi. Eko Strasz, jako organizacja pożytku publicznego, Prowadzi edukację humanitarną w szkołach, w przedszkolach, w zakładach pracy, bo też często szkolimy dorosłych i staramy się podnosić świadomość społeczną, żeby uczyć ludzi co to jest dobrostan, jak ten dobrostan utrzymać, nauczyć ich jakie są potrzeby gatunkowe poszczególnych gatunków, bo to, że my przegarniemy, czy kupimy psa czy kota, to nie znaczy, że my jesteśmy na to gotowi. Najpierw powinniśmy zasięgnąć wiedzę. Dowiedzieć się o tym, czego to zwierzę będzie konkretnie potrzebowało, a dopiero wtedy zastanawiać się nad adopcją czy kupnem takiego zwierzęcia. Poza tym powinniśmy zacząć traktować zwierzęta poważnie, chronić je poważnie, sprawiać, że przestępstwa w stosunku do zwierząt będą ścigane i surowo karane, bo póki co nie są. Czy uważasz, że zmiany w prawie mogłyby tutaj pomóc? Tak, jak najbardziej. Na pewno nie podnoszenie wysokości kar, bo te są dostatecznie wysokie, ale nie są zasądzane. To jest dużym problemem. Ekostraż wydaje regularnie merytoryczne raporty. One są w formie książek, często opasłych. Ostatni raport: Bezkarni przestępstwa w stosunku do zwierząt. To opis spraw związanych ze znęcaniem się nad zwierzętami. Zabrany z 50% losowo wybranych sądów i prokuratur, zbadany, przeanalizowany i jasno z niego wynika, że 80% takich spraw, które zostają zgłaszane, w ogóle nigdy nie trafi na wokandę i zostają one umarzane na etapie postępowania przygotowawczego. Głównie z takiego powodu, że polskie prawo nie przewiduje tak zwanego zamiaru ewentualnego. Takiego, jak jest realizowany w stosunku do ludzi, których rzeczywiście traktujemy poważnie. Bo jeżeli, na przykład, jeżeli będziesz jechała autem i nadmiernie przekroczysz prędkość, i jadąc tak szybko w mieście, kogoś potrącisz i zabijesz, to pójdziesz za to do więzienia. Mhm. Bezwzględnie, mimo że ty nie chciałaś tej osoby zabić, ale jest to działanie w zamiarze ewentualnym. Godziłaś się na to, że przyspieszając nadmiernie, możesz kogoś nie zauważyć i zabić, nawet jeśli o tym nie myślałaś. Natomiast w stosunku do zwierząt, zamiar ewentualny nie działa. Nie ma takiego. Sprawca musi wykazać swoje działanie, to znaczy należy wykazać sprawcy działania, w zamiarze bezpośrednim i wtedy można go skazać. Jeżeli natomiast jest to zamiar ewentualny. I tutaj za przykład tam historię, którą też mieliśmy niedawno, Pies, które stało na łańcuchu, wrosła mu w szyję obroża, wrosła się w szyję obroża, ponieważ była przyczepiona wtedy, kiedy był szczenięciem i wraz z wzrostem psa nie była zmieniana, nie była też rozciągana w żaden sposób, więc wrosła w jego ciało, tam zalęgły się robale, było mnóstwo larw. I to wkrótce już doprowadziłoby do śmierci tego psa. Na szczęście dostaliśmy zgłoszenie o tej sytuacji, inspektorzy pojechali i tego psa zabrali. I pan to tłumaczył jednoznacznie. To znaczy, on pracował całymi dniami, wracał do domu, gdy było ciemno i tego nie widział. I on z pewnością nie zostanie ukarany przez sąd, bo nie będą wyczerpane znamiona przestępstwa. On nie zrobił tego umyślnie i w związku z tym nie zostanie prawdopodobnie ukarany. Więc w stosunku do zwierząt najczęściej mamy ofiarę, a nie mamy sprawcy. Więc wszelkie zmiany w prawie, które będą dążyły do tego, żeby traktować zwierzęta poważnie i rzeczywiście karać tych sprawców, będą służyły na plus na pewno. Bo społeczeństwo jako takie jest gotowe na zmiany, a prawo niestety nie nadąża. To już koniec rozmowy z Kasią, rozmowy, za którą serdecznie dziękuję i myślę, że wnioski nasuwają się same. Jeszcze jest wiele pracy przed nami. Zmiany w prawie, działania urzędników są, są ważne, natomiast najważniejsze jest to, jak my ludzie będziemy się zmieniać, jak będziemy budowali swoją świadomość, odpowiedzialność i jak będziemy działali na rzecz dobrostanu zwierząt. I jeszcze na koniec, kochani, pamiętajcie, że wszystkie zwierzaki, które pokazaliśmy Wam w przebitkach, które są pod opieką ekostraży, szukają domów. Także może któryś skradł Wasze serce i będziecie jego cudownym opiekunem. Zapraszam Was serdecznie do obserwowania ekostraży, do wspierania ich. No i oczywiście proszę Was o to, byście słali ten materiał dalej, jeśli uważacie, że jest tego warte.